Powtarzanie tekstów piosenek, śpiewanie zgodnie ze wskazówkami trenerów, układanie choreografii i wymyślanie strojów. Trwają ostatnie przygotowania przed koncertem finałowym w ramach projektu Kontratakt. Na deskach teatru wystąpią trzy tarnowskie szkoły, które zmierzą się na głosy. Zapowiada się ciekawe widowisko, które dla wielu uczniów będzie spełnieniem muzycznych marzeń i przede wszystkim dobrą zabawą. Pracujemy nad utworami, które wybraliśmy sobie. Myślę, że jakoś potem podołamy. Mam nadzieję, że jak najlepiej. Mamy dużo pozytywnej energii i myślę, że damy radę. Jeszcze pracujemy nad wszystkim, ale myślę, że jesteśmy gotowi. Pod koniec, kiedy jest najwięcej pracy, najwięcej spędzamy razem czasu, no i musimy się razem zmobilizować. Fajnie nas łączy ten wspólny cel. Słuchajcie, no w czwartek występujemy, musimy się skoncentrować. Także no to już nas zbliża. Wydaje mi się, że w czwartek będzie nam bardzo przykro, że to już koniec. Największym postępem jest to, że ze spotkania na spotkanie dziewczyny coraz bardziej, w moim przekonaniu, czują się drużyną, czują się zespołem i czują, że wszystkie są odpowiedzialne za ten występ jednakowo. Staramy się wspierać, chodzimy, śpiewamy, gdzie się da. Myślę, że jest fajnie. Szykuje się niezła bomba. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowane. Teraz wystarczy, że wejdziemy na scenę i pokażemy, na co nas stać. Była twarda rzeźnia dla prawdziwych facetów. Nie obijaliśmy się, pracowaliśmy ciężko. Od podstaw takich rytmicznych, gdzie wychodziły nam różne rzeczy, naprawdę żabki, skoki i takie inne sprawy, zamiast porządnego wbijania rytmu do śpiewania, które też tam zawierało kilka ćwiczeń emisyjnych. Zaczynaliśmy od tuptania, teraz już mamy choreografię i całą scenografię, można powiedzieć, wymyśloną, także no, zaskoczymy jury. Dla części będzie to szansa, żeby coś zrobić dalej, a dla drugiej części będzie to fajna zabawa i pewnie już nie będą się w życiu chcieli podjąć czegoś takiego. Koncert finałowy odbędzie się w najbliższy czwartek w Tarnowskim Teatrze, początek o godzinie 11:00.